Witam Was, moi kochani. Mamy część pasa już zrobionego podrynnowego. Tu mamy rynnę zamontowaną, ale zaraz Wam pokażemy, jak to wygląda tutaj na tym odcinku. Jak to robimy, z jakich elementów to się będzie składać, jak to będzie rozwiązane tutaj na tym dachu. No i w międzyczasie mamy już zrobione jedno okno połaciowe, ale spokojnie, będą jeszcze cztery do zrobienia, więc wszystko Wam też pokażę, jak to ogarnąć. Mamy tutaj z oryginalnym kołnierzem dedykowanym do tego okna, z wyciepleniem tą wełną owczą, ale do tego dojdziemy na spokojnie. Skupmy się na razie na tym pasie tutaj, bo chcę zamknąć tą stronę, żeby Sebastian mógł śmiało już układać tą całą połać. No i tu w zasadzie nic nas nie trzyma, już po drodze są tam tylko dwa kominki jeszcze do zamontowania, ale to sobie ogarniemy. No i w zasadzie można tą całą połać już tutaj przymykać łącznie z docinką przy oknie, żeby to wszystko ładnie zamknąć. Także bierzemy się za ten pas. Dobra, tam mamy gotowe, czyli wróblówka założona. Na tym się oprze potem ostatnia dachówka i będzie wszystko w jednej linii. Natomiast tutaj musimy sobie Wam pokazać, jak to jest skonstruowane. Czyli mamy to zrobione z dwóch elementów. Czyli przychodzi pierwszy element w ten sposób wygięty. Taki ma kapinosik i on jest montowany tutaj do czoła jako pierwszy element. 2,5 cm zostawiamy pod deską z racji tego, żeby mógł sobie potem inwestor z podbitką fajnie tam wjechać. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, przychodzi teraz ten drugi element, czyli ta druga część, tak jak tu widzicie, zostanie włożone w ten sposób i przybite tutaj papiokami do krokwi. Na te wystarczy spokojnie to papieczkami chwycić, tak jak tu jest zrobione, i będziemy mieć zamknięty temat, i te skropliny, które będą szły z membrany, zostaną odprowadzone tutaj na pas podrynnowy. Tak tutaj jest to rozwiązane w ten sposób. No i potem przychodzi, wiadomo, haki, rynna i ze spadkiem odpowiednim, bo tam musimy wyskoczyć z tą rynną, i haki, które dojdą tutaj do czoła, czyli w ten sposób docisną nam to fajnie tą blachę, że jej praktycznie tutaj potem nie widać. Nie widać tego łączenia spod spodu tam. Tak jak widzicie, tam jest wszystko po prostu zakryte. Ale koronną sprawą, powiem Wam, jest to przegięcie tutaj. Czyli mieliśmy pierwszy element zrobiony na prosto tą blachę i strasznie falowała tutaj. Więc te przegięcie jakby wzmocniło ten element tutaj końcowy i dzięki temu możemy sobie śmiało zamontować to i nie boli. Nie boli po prostu w żadną stronę, jest to tak, jak powinno być. Czyli tutaj na styk jeden papiok, zakład około, no myślę, do 10 cm taki zakładzik się zrobi, żeby to wszystko grało. Tu zostanie potem taśmą przyklejone tą nie dwustronną, tylko tą do przyklejania membran, tylko trzeba to po prostu troszeczkę poczekać, aż wyschnie, przetrzeć i wtedy będziemy mogli to ogarnąć. W ten sposób to tutaj robimy. Czyli my sobie dojedziemy ten element do końca, zrobimy, zakończymy, a potem Wam pokażę następny etap, jak to będzie wyglądać. Dobra, pokażę Wam tu kawałek, jak to poskładać, czyli na zakład oczywiście to, co mówiłem, i tu dociskam, żeby tutaj było jak najmniej po prostu widoczne. No i gwoździem papowym jednym tutaj w tej strefie bezpiecznej, czyli tutaj, żeby to nam fajnie przykryło. W ten sposób tu ona fajnie się sama układa, nic nie trzeba kombinować. No i dobra, i tutaj zostanie to potem na łączeniu walnięte i teraz musimy przymocować ten element tam dalej. Mamy tu zrobione takie podparcie już z kontrłaty, ale miara i tak jest potrzebna. To trzeba będzie przekręcić tam dalej, wiesz. Czyli w ten sposób to wygląda. Montujemy to tu i na tym opiera się nasza blacha, z racji tego, że deska jest do poziomu. Trzymaj to tam, przykręć. I tutaj oczywiście na łączenie przychodzi, tą trzeba obrać z tej folii. No, tam może być gdzieś w tym miejscu. Tą trzeba obrać z tej folii po prostu i obiorę i zaraz Wam pokażę, jak to montujemy w zasadzie. Dobra, złożymy tą do kupy.
Tutaj wam pokażę na kawałku jednym, jak to wygląda. I teraz tak, to łączenie zależy, z której strony patrząc, czy z tej, to tam i tak tego nie unikniemy, tego łączenia, więc my sobie przesuń troszeczkę jeszcze, czyli tu składam to do kupy, żeby było równo. No i tu gwoździkiem jednym też możemy sobie łapnąć obydwie blachy naraz. No i tam jeszcze, tu dociśnie potem hak, więc ładnie to się zegra. I teraz tak, tam jest jeszcze taka sprawa, że na tej desce nie ma co ufać za bardzo. Sebastian tam miarą mierzy. Przytrzymaj tam, czy masz 2,5. 2,5 cm od deski, żeby to było... Jest? No to dźwignij troszeczkę. Jest? No i tutaj już jak łapnę, to... to ona się nie obsunie, no i dołożymy papioków i to kolejny pas nadrynnowy, znaczy podrynnowy, tam drugi element zrobimy. To nam wystarczy spokojnie. Czyli taki do poskładania. No i tutaj też zostanie dociągnięte i przez przybite papiokiem. Może tutaj nawet nie musimy tego, ale to przez dwie blachy zrobimy. Bo nie będziemy takiego wielkiego zakładu tutaj robić, ale gdzieś dotąd. A tutaj jak się dociągnie, to dwie blachy będą łapnięte tak czy siak, bo ta spod spodu nie popuści. Daj ten pas podrynnowy jeszcze, ten drugi element. Dobra, montujemy to do końca i potem pokażę wam co dalej. Dobra, mamy przygotowany ten element. Zrobiliśmy takie wygięcie tutaj w ten sposób, żeby to było z racji tego, że chcemy wsunąć tu na tą deskę czołową, żeby tego boku tutaj też nie było widać, bo tutaj też potem przyjdzie blacharka zrobiona, więc trzeba to w ten sposób tu wcisnąć i tutaj wiadomo do równego, tu byśmy się Sebastian przejść i te 2,5 trzymać, wiesz, 2,5 cm, czyli te wykończenie tutaj tego boku będzie zrobione w ten sposób niewidoczne i tu trzeba będzie docisnąć fez, wiesz. I tu z góry jeszcze tą drugą też będziemy musieli troszeczkę dopracować, ale zaraz wam pokażę, o co chodzi. Przejdź se tam. Czekaj, jak my to mamy? W tą stronę. No to niech idzie w tą stronę. Trzymaj. No i tu możemy to już zmontować. Czyli ten ostatni element. Ostatni element tutaj z zakończeniem na tą deskę, żeby wiadomo, względy estetyczne. No i tutaj dociska masz? Tam 2,5 cm, żeby to szło równiutko, jak się popatrzy, żeby szła jedna linia, tak jak to widać. Jest? No. No i tu możemy już to łapnąć. Trzymaj i tu jeszcze jednego wbijemy i tu już mamy gotowe. Zostaje nam ten drugi element do zrobienia. Resztę tutaj potem docisną haki do rynny i tym się nie ma co przejmować. Tutaj mamy taki element, troszeczkę lipa, bo nie ma podparcia, ale jakbyśmy tutaj skręcili, to... Darek, przynieś te śruby z płaskim łbem. Skręcimy to po prostu śrubą. Ona będzie tu przestawać z tej strony, ale dzięki temu będzie trzymać. Tam od spodu będzie podbitka zrobiona, więc nie ma się co obawiać. Tak to możemy tu śmiało sobie skręcić i żeby nam tutaj nie wisiał taki flaczek na tej blasze naszej. Dobra, musimy tamtą jeszcze dorzeźbić. Dobra, sklejamy to, czyli tą taśmą systemową w ten sposób. Sebastian mi tam naciąga tą membranę, ja to przyklejam tu, żeby te skropliny potem szły do pasa podrynnowego. Tu będą jeszcze kawałki przyłożone takich, jak tutaj mamy tych końcówek, więc fajnie to wszystko dociśnie i będzie tutaj już po temacie w zasadzie z tym elementem. Trzymaj tą taśmę, żeby nie zjechała. I tu po kawałku sobie ustawiam, wyciągam tą folię spod spodu i w ten sposób to będziemy mieć tu rozwiązane docelowo już. Szło to przykleić też na taśmę dwustronną, ale powiem wam szczerze, mi się wydaje, ten sposób jest dużo lepszy, bo dużo bardziej trzyma ta systemówka niż ta dwustronna, trochę tam miejscami się potem odkleja i no tak jak mówię, docelowo i tak będą tutaj jeszcze te klapki przymocowane, więc nie ma tutaj jakiegoś zagrożenia, że gdzieś tą membranę nam poderwie potem. No i w ten sposób musimy jechać do samego końca.
No i dobra, tu mamy gotowe. Tu miałem wam pokazać, bo tu zostało to skręcone taką śrubą z podkładką z płaskim łbem na Torxa i już ta blacha nie jest taka tragiczna jak była. No i teraz byśmy musieli się wziąć za rozmierzenie haków, czyli zrobienie spadku tutaj. No i rozmierzymy haki do rynny, zamontujemy i będziemy montować potem dalszy etap, czyli ten nasz pas podrynnowy, ale za czym zrobimy haki, musimy jeszcze zrobić właśnie ten myk, czyli mamy te kawałki tutaj, masz tam rozłóż te kawałki, które będą robione w ten sposób, jest ten kątownik, będziemy musieli je przykręcić tu, żeby te lico tam nie przychodziło nam za bardzo, czyli w ten sposób zostaną przykręcone jakby przedłużenie tej naszej kontrłaty, bo tu przyjdzie ta ścięta listwa, którą mamy przygotowaną pod kątem, no i tutaj potem druga łata na podparcie tego naszego całego pasa nadrynnowego. To by trzeba było też w ten sposób zrobić. No i tu musimy to poskręcać na każdej krokwi, tak jak to jest zrobione, żeby wszystko grało i na dwie śrubki i kręcę to do blachy, czyli tu i tu. Tutaj potem dochodzi jeszcze ta skość, tu tego nie widać, ale tutaj wam to pokażę. Dobra, mamy przygotowany ten element, czyli musimy zrobić w ten sposób. Mamy ściętą pod kątem łatę i z tej łaty będziemy ją montować tutaj na skraju. Chodzi o to też, żeby popuść troszeczkę, żeby jak będziemy montować hak, żebyśmy mieli potem podparcie jeszcze w tym miejscu tu, żeby szło przykręcić, no i tu uzyskamy sobie nasz spadek. Problem jedynie w tym wszystkim jest, powiem wam, taki, że trzeba to zaś robić do sznurka, bo te końcówki tych naszych krokwi, no nie są równe, nie ma się co oszukiwać. I teraz tak, pierwszą opcją, jaką chciałem zrobić, to chciałem wystawić deskę czołową na wysokość taką, żeby przyszła wróblówka i skropliny odprowadzone by były do rynny. Natomiast tutaj padła taka decyzja, więc robimy to w ten sposób. Także możecie śmiało pisać, który sposób by był lepszy. Czy ten, gdzie trzeba po prostu to jakby dodatkowo równać wszystko, no bo będzie lipa na końcu, czy po prostu deską czołową, jakby się już wyjechało równiuteńko i by był jakby dla mnie temat zamknięty. Skropliny zostałyby odprowadzone do rynny, a pas podrynowy by został w tej postaci oczywiście, co jest, tylko by był troszeczkę inaczej tu zrobiony, a no ale jest jak jest. Dobra, więc musimy sobie to przymontować teraz na równo, oczywiście na śruby, już tu nie bijemy gwoździ, na śruby zostanie to przewiercone łącznie z blachą, no i tak to musimy ogarnąć. Dobra, mamy zrobione, czyli powycinane, gdzie trzeba było, żeby to wyrównać. Było to cinane te do równego. No i możemy sobie zamontować teraz haki tutaj do sznurka. Spadek zrobimy w tamtą stronę, bo tak jest w projekcie, więc tu jakby nic więcej nie trzeba kombinować. No i potem przyjdzie pas nadrynowy. To wam pokażę, o co chodzi. Czyli spadek zrobimy stąd do końca. Sznurek rozciągniemy i tamto trzeba poprawić, bo tamto mi się nie podoba. Wiesz, tam trzeba to troszeczkę wysunąć. Tam jest za głęboko to. Dobra, idziemy to skorygować jeszcze tam i sobie zamontujemy tutaj haki. Myślę, 2% spadku, 2 cm, jak zrobimy na tym odcinku, to spokojnie wystarczy. Nie chcemy robić wielkich spadków z racji tego, że potem ta końcówka brzydko wygląda. Jak jest tutaj przykładowo centymetr, a tam 4 cm czy 5, no okrutnie to wygląda, więc zrobimy sobie delikatny spadek. Spokojnie tą wodę tutaj zbierze z tej połaci, także nie ma jakiegoś tam strachu, że to nie będzie funkcjonować. Dobra, ten hak musimy zrobić w tym miejscu tu. Zobaczymy, jak to będzie pasować, czyli tu będzie szedł spust w tą stronę, czyli tu mamy zaznaczony, więc hak musi być zrobiony gdzieś w tym miejscu tutaj przed tym elementem, ten ostatni ze spadkiem, natomiast tu będzie musiał też iść troszeczkę do góry, czyli tu będzie z jednej strony zbierać i ta końcówka też musi iść z lekkim spadkiem do góry z racji tego, że w tym miejscu tutaj będziemy mieć ten nasz odpływ docelowo. I nie możemy zrobić w jednej linii, bo ta woda by poszła do roga i tam by to wszystko stało. Tylko zrobić trzeba właśnie do tego momentu, gdzie będzie ten wlej zostawiony tu. No i ten haczyk, który tu będzie nam podtrzymywał. No i ten rozstaw sobie zmierzymy potem i podzielimy to
na odpowiednie kawałki. Tutaj zrobimy to do sznurka, czyli od tego elementu, potem do poziomicy już będzie szło tam ogarnąć ten kawałeczek, żeby zrobić delikatny spadek do naszego leja. Dobra, mamy tutaj 645, podzieliłem sobie to na równe odcinki, czyli wyszło mi 43 cm na haki. Możemy zrobić sobie jeszcze inaczej, spróbować podzielić to na przykład na 14, wychodzi 46 cm, czyli co 46 cm od osi Sebastian mi zrobi kreskę. Nie chcę przekraczać 50 cm w rozstawie haków, bo żeby nie było potem problemu. No i trzeba zwracać uwagę na łączenie, gdzie wyjdzie nam rura. Rury mamy 4-metrowe i potem możemy sobie spokojnie skontrolować, żeby nam hak nie wyszedł na złączce, no bo po prostu nie będzie siedział. Trzeba będzie to rozdzielić po bokach, te nasze łączenie, no i w ten sposób musimy to ogarnąć. Spadku jest około 2,5 cm wyszło na tym odcinku, więc myślę, że spokojnie to wystarczy. I tak jak mówię, tamten etap potem musimy dorobić na tej zasadzie, że przyjdzie tutaj ten nasz, przyjdzie nasza rynna, przyjdzie nasz wypust tutaj w tym miejscu, no i stąd polecimy sobie już troszeczkę pod górkę, myślę z pół centymetra do centymetra zrobimy ten przechył tutaj, żeby to woda funkcjonowała z dwóch stron. Tak to będzie tu zrobione. Jeszcze jedna rzecz, tutaj mam zaczepiony sznurek w ten sposób, czyli ja sobie zaczepiam, robię pętelkę i tak samo jest tam zrobione, czyli na pętelkę i potem z hakiem, jak montuję hak, zaraz wam pokażę. Jak montujemy hak, to po prostu trzymam do tej linii. Tutaj to fajnie wszystko widać, więc dojeżdżam sobie w ten sposób i mamy pewne, że to jest w jednej linii potem zachowane. Także tak to wygląda. Dobra, bierzemy się za montaż haków, zrobimy tą drugą łatę, zaraz wam pokażę, o co chodzi. No i wróta wróblówka i Sebastian będzie mógł zamykać temat. My przechodzimy na tamtą stronę. Z drugiej strony będziemy robić po prostu też te obróbki, żeby już potem z tą dachówką od dołu jechać i zamykać całkowicie te płacie, każdą po kolei. Dobra, na razie sobie powiesiłem na jednej śrubce to, ale chodzi o to, moi drodzy, żeby skontrolować teraz, czyli żebyśmy widzieli tutaj, że łata leży na całości. Tutaj muszę delikatnie podnieść. Widzicie, to jest to, żeby sznurek sznurkiem, ale tutaj musimy troszeczkę te dwa dźwignąć. Spadek tu wychodzi fajny i zrobię ten etap i potem następny. Trzeba to kontrolować, tak czy siak. Tutaj na tej śrubce możemy sobie podnieść troszeczkę do góry. To jest tylko taka śrubka montażowa, żeby to zawisło tutaj nam. Sznurek jest potrzebny, tak czy siak. O, i teraz mi doszło tutaj, troszeczkę go przesunę. Doszło mi tutaj do dołu. Dobra, i na razie niech swobodnie sobie wisi i tak samo z tym skorygować. No i muszę przejrzeć to do samego końca i dopiero potem zaczniemy kręcić już to na stałe farmerami. No żeby ta rynna szła w jednej linii, żeby ona też tam potem gdzieś nie po drodze nam na hakach nie siadała, nie wyglądało to brzydko. Dobra, tutaj mamy w ten sposób, zostawimy troszeczkę luzu, myślę, nie wiem, czy tego dekla potem nie ściągniemy, zobaczymy. Z racji tego, że tu musi przyjść nam jeszcze ta dachówka, która będzie szła tam pod spodem też i dlatego musimy to w ten sposób rozwiązać, żeby to było po prostu szło ogarnąć potem tą dachówkę tam, chociaż ona tam żadnego wpływu nie będzie mieć na zbieranie wody, ale musi tam być wsadzona. No i teraz mamy to łączenie tu w tym miejscu, czyli pomiędzy. Musieliśmy kawałek rynny obciąć, czyli pomiędzy tymi, żeby nie wyszło nam na hakach, bo po prostu byśmy tego nie wsadzili do haka i tak to musi być zrobione. Dobra, montujemy tą drugą część, no i tam zostanie nam jeszcze kawałek. Wszystkie mamy 4-metrowe, więc tak to musi być, czyli ta przyjdzie tu do równego, no i tam nam wyjdzie ten spust teraz w tym miejscu. W tym miejscu wyjdzie nam ten spust, więc tutaj trzeba będzie, myślę, na tym końcu już nie kombinować. Przynieś jeszcze jedną złączkę, Darek. Przynieś jeszcze jedną złączkę. Złączkę. Damy jeszcze jedną złączkę i dołożymy ten kawałek. Z racji tego, że ja chcę po prostu wywiercić otwornicą w ten otwór w rynnie, dlatego, że jakbyśmy to łączyli do połowy, te uszczelki z czasem one mają tendencję po prostu do podciekania. Tak to się dzieje i nic na to nie poradzimy, więc Fisto 115 wywiercimy dziurę i myślę, to będzie najlepsze rozwiązanie.
A tutaj dołożymy ten kawałek na tym końcu. No niestety nie mamy wyboru, żeby gdzieś ta złączka będzie musiała być wstawiona. Czyli tak samo tu. No i tutaj potem kawałek rury z zaślepką się dołoży. No i tyle. Szłoby to rozciąć, ale i tak byśmy musieli to przesunąć. Jakbym to rozciął tutaj, czyli na połowie, czyli w tym miejscu tu, a tutaj dołożył z jednego odcinka, byłoby to ok. Tylko tak jak mówię, ja wolę zrobić to otwornicą, czyli na tej samej zasadzie tam nie będzie widać, ale chodzi o to, żeby tą otwornicą to ogarnąć i wtedy mamy święty spokój. Zresztą zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądać. Tutaj sobie ustawię tak, jak to ma być. No i tutaj zaznaczymy ten nasz element, który ma być założony, nasz środek tego elementu, czyli w ten sposób. Na razie tak na pół sucho. No i tutaj mamy to praktycznie na granicy, ale spokojnie ten hak zapniemy. No i tutaj od spodu sobie narysuję teraz już tą dziurę, jaką potrzebujemy do wycięcia. I zostanie to wycięte otwornicą. To co mówię, wolę taki sposób niż jakieś tam złączki, które potem przeciekają. A w tym rozwiązaniu myślę jest, no, po mojemu lepsze. Nie wiem, jak to tam uważa, ale tak to zrobimy. Dobra, mamy wyciętą dziurę za pomocą otwornicy zwykłej i teraz możemy już to zmontować. Obróć tą rynnę saciem do tego koryta. Możemy sobie to zmontować w tym miejscu, gdzie potrzebujemy. Widzicie, chodzi o to, żeby ta średnica tutaj była zachowana. No i tu możemy już to śmiało spiąć do kupy. I tak to wygląda docelowo, czyli ta średnica nasza jest taka sama, nic tu nie jest pomniejszone, a mamy w jednym ciągu tutaj tą rynnę, tam zrobimy na złączkę, no i tutaj też niestety dołożymy tą złączkę i po prostu zostanie to troszeczkę przedłużone. No tak to będzie. Tutaj myślę, nikt tam na to nawet uwagi potem nie zwróci, czyli tu musimy do połowy dojechać. Od razu sobie to poskładam. Ważne, żeby to nie wyszło na złączce ten hak. To jest ważne, żeby tutaj to wszystko było ogarnięte. Tutaj jak się to zapnie, to tu ten spadek zostanie naturalnie stworzony. Tak samo będzie tam. Dobra, teraz musimy przykręcić sobie tutaj drugą łatę. Czyli chodzi o to, żeby to było, mamy zaznaczone, wdźwignij do tych kresek, Sebastian, tam. Czyli w ten sposób będzie łata. Chodzi tylko o podparcie tego pasa nadrynnowego, nic więcej. Tutaj nic nie musi być. No i w tym miejscu będzie robiona potem wróblówka kręcona do tej łaty tutaj, która jest, istnieje. No i tak to musimy tu rozwiązać. Tu przyjdzie potem ten kosz wykończony. Czyli w ten sposób to pójdzie. Reszta, jak dachówką się tam wypełni, no reszta wody po prostu będzie odebrana przez tą rynnę. No i tak to będzie wyglądać. Nie ma tragedii, jeżeli chodzi o ten kosz tutaj. Myślę, że jest funkcjonalny, będzie na 100%. Tego się nie boję. Tam musimy jeszcze kawałek dołożyć i możemy klepać sobie pas nadrynnowy. Czyli przykręcić pierw tą łatę po całości, natomiast później tylko przybijać i wróblówkę walnąć i po temacie. Dobra, jadę z tą wróblówką i powiem wam, tutaj sobie zrobiłem taką kreskę pomocniczą, czyli chodzi o to, żebym miał wiadomo, dokąd mam kręcić. Pod spodem jest ta łata, żeby się nie przestrzelić tutaj, więc to nam tu akurat pomaga. No, zwykłe skręty, oczywiście te z odzysku, które są w dalszym ciągu wykorzystywane. Przykręcam co każdą dziurę do tej linii i mam pewne, że zawsze trafię w drzewo, czyli w tą łatę podpierającą. I tutaj nie ma mowy o tym, żeby ona była przywiercona gdzieś przez samą blachę, tylko każda jest łapnięta do porządku przez tą łatę, która tam jest pod spodem. Dobra, tu mamy gotowe. Sebastian sobie będzie docinał kosz, robił ten temat, przygotowywał i jechał z dachówką. Natomiast my przestawiamy się na drugą stronę, żeby to z tamtej strony jechać z tymi blachami. Zrobić na takim samym etapie jak tutaj, czyli obróbka blacharska, rynna, wróblówka i będziemy mogli już na gotowo zamykać jakby te wszystkie elementy tego dachu.
żeby to no po prostu kończyć. I tutaj też zostanie nam kawałek tej blachy do zrobienia, czyli zrobimy sobie przód, przejdziemy tu, no i zostanie potem tam na daszek jeszcze, na daszku jeden element do zrobienia na tym tarasie. Także to będzie w zasadzie wszystko. No i tam też trzeba troszeczkę będzie porzeźbić z tą blachą, żeby zakończyć tamten bok z tamtej strony. No i tutaj te łączenie, żeby też grało, też będziemy musieli to ogarnąć. Dobra, bierzemy się tutaj za tą obróbkę blacharską, czyli pas podrynnowy. To co żeśmy robili z tamtej strony, nic tutaj innego nie będzie. Komin jest zrobiony, czyli jest obsklejony styropianem, tak to wygląda. U góry jest listwa dylatacyjna zastosowana, znaczy nie dylatacyjna, tylko kapinos, który będzie powodował to, że woda będzie w pionie skapywać, nie będzie podciągać. No i z czoła przyjdzie płytka, potem całe będzie w klinkerówce obrobione, więc myślę, że nabrał trochę tych kształtów teraz. No i wygląda dużo, dużo lepiej. Dobra, przygotujemy sobie ten element, czyli taki krótszy odcinek mam. Chodzi o to, moi drodzy, żeby ten zakład nie wychodził jeden na drugim, czyli te dolne blachy, żeby nie były tak samo zakładane jak górne, żeby było na mijankę, po prostu jest to bardziej jakby, no lepiej to wygląda. I teraz tak, mamy deskę 40 mm, więc taki wymiar muszę sobie tu odliczyć, plus muszę odliczyć sobie jeszcze centymetr na tą naszą zakładkę, czyli 51 zrobimy w tym miejscu, no i tu centymetrowy kawałek, żeby ogarnąć tą naszą zakładkę, czyli ten temat tu, żeby to wcisnąć do tej deski, żeby ten bok też tutaj ładnie zakryć. Dobra, mam to tak zaznaczone, czyli 5,1 i tu jest centymetrowy kawałek. Musimy to wygiąć, tutaj musimy zrobić pod kątem 45 stopni rozcięcie, żeby te blachy nam się tutaj jakoś tam zeszły do kupy. Czyli w ten sposób musimy sobie to ogarnąć. Czyli ta linia cięcia musiałaby być w ten sposób zrobiona. Tutaj po prostu tego nie nacinam z racji tego, że ta blacha mi się podda. Już tak robiłem, więc spokojnie to wyjdzie. No i tutaj robię taki troszkę mniejszy niż 45 stopni element w ten sposób. No i łapkami teraz musimy to wygiąć, czyli wyginamy pierw tą stronę dalszą oczywiście, bo potem nie dojdziemy, czyli delikatnie po kawałku. No i tutaj jak docisnę, widzicie, ona mi się tutaj ładnie podda i możemy sobie ją tu dopracować w ten sposób. Dzięki temu rozcięciowi, jak dogniemy, to ładnie się nam ten rok tutaj złoży i też tego nie będzie widać od dołu, także na spokojnie tutaj możemy w ten sposób podziałać. Tutaj troszkę muszę dogiąć jeszcze, bo trochę ją już pofalowało. No i robię to pod takim kątem troszeczkę mocniejszym, żeby to mi tam doszło. No i teraz biorę się za ten drugi element, czyli tą centymetrową naszą zakładkę. Trochę tu niewygodnie na tym rusztowaniu, ale ogarniemy. Czyli to będzie po prostu wchodziło z tyłu tej deski tutaj czołowej, żeby tego boku tam też nie było widać, w razie czego musimy to zakryć. Na razie wam pokażę tak mniej więcej, o co chodzi. Czyli teraz jak będziemy montować, to będziemy to montować z takim, czyli w ten sposób. Tu oczywiście poniżej musi iść, troszeczkę muszę to odgiąć, bo troszkę za mocno jest wgięte, ale to sejdzie tutaj już ręką fajnie dopracować. Czyli w ten sposób to będzie ogarnięte. No i 2,5 cm od dołu i mamy obrobiony ten cały bok tej deski, niewidoczny. Tutaj z boku przyjdzie potem blacharka zrobiona na tej krokwi naszej. Czyli też to ładnie wszystko przymaskuje, no i z góry przyjdzie następna blacha, która po prostu zamknie nam ten temat tutaj. To samo, co zrobiliśmy z tamtej strony. No i tam już do końca normalnie, tam trzeba będzie troszeczkę potem w tym rogu wyciąć, ale do tego dojdziemy. Dobra, tutaj mamy tą wygiętą w tą stronę, czyli żeby szła tutaj. No i teraz musimy tą dopasować. Zaznaczyłem sobie taki
do wycięcia w tej blasze tutaj taki ząbek, żebyśmy mogli ją fajnie dosunąć i żeby to wszystko tam spasowało. No zobaczymy, jak wyjdzie. Trzeba jakoś ten ruch tutaj zakończyć, żeby to wszystko tam grało. No i polecimy sobie w tamtą stronę. Czyli tu jest zakładka zrobiona i ta będę chciał, żeby ona do samego końca tutaj doszła. Weź ją na chwilę na dół, ja sobie tu wytnę tylko ten kawałek. Czyli muszę wyciąć taki elemencik tu tej blachy z jednej i z drugiej strony. W ten sposób, czyli zrobiłem taki ryjek. No i teraz byśmy musieli to dopasować. Czyli o to chodziło, żeby one się tutaj ładnie zeszły do kupy. No i teraz możemy śmiało jednym papierczkiem tutaj łapnąć, żeby trzymało. No i tam to samo co było, czyli 2,5 cm w tamtą stronę. Tutaj musicie wziąć pod uwagę jeszcze to, że przyjdzie podbitka. Oj, chyba walnąłem w śrubę. Nie chyba, ale na pewno. Przyjdzie podbitka i to będzie wszystko jakby dotąd regulowane. Tam, gdzie trzeba będzie dokręcić, będzie dokręcone. Także tutaj nie ma jakiejś obawy, że... to zostanie w takiej formie. Bo wszystko będzie ładnie zgrane. No i tam 2,5 cm. No i zajmiemy się na razie tym etapem, czyli ten pas nadry, znaczy tą drugą część tutaj złożymy z racji tego, że nie mamy tam jeszcze rusztowania ustawionego, więc ogarniemy sobie to. To, żeście widzieli, to wam pokazywałem, tu nic się nie zmieni, bok zostanie też obrobiony. No i tak to wygląda. I zakłady robię w tą stronę, czyli jak tu popatrzymy na zakład, to mamy, żeby od wejścia nie było widać. Natomiast tamte też będą klepane na tą blachę, nakładane. No i tutaj po prostu śrubą zostanie skręcone potem docelowo i mamy to ładnie spasowane wszystko. Nic tutaj nie widać, żeby gdzieś coś odstawało. Jedne śrubki takie są na dole tam, takie mamy z płaskim łbem pod kolor tej blachy, idealne, także praktycznie tego nie widać potem z dołu. Dobra, mamy to gotowe, czyli pas nadrynowy zamontowany. Zawsze mnie irytuje, powiem wam, ten temat tu, bo nie idzie tego za Chiny ludowe. Tam już kombinerkami ściskałem, żeby to zmniejszyć troszeczkę ten felc, ale ta blacha po prostu jedna na drugą i zawsze są takie, tutaj ryje zostają nieszczęsne tutaj w tym miejscu. No nie idzie tego tak naciągnąć, żeby to się tutaj zgrało. Po prostu się buła robi i tak to wygląda. Tam mam dociętą tą blachę do skosa, przyjdzie z drugiej strony też do skosa i przyjdzie koszówka do tego, do środka, gdzie będzie sprowadzona woda do rynny. No i tutaj jeszcze jedna rzecz, zostawiłem sobie, znaczy się, za czym zamontowałem, dawałem kawałek rury, no i tutaj ten odstęp, żeby był zachowany, będziemy jechać w drugą stronę. Tu jeszcze nie mamy jednej złączki, bo nam brakło, dwie złączki by przywiezione na cały budynek, no trochę mało. Będę musiał dowieść, ale tutaj sobie ją zapnę od tamtej strony i tutaj docisnę, także z tym nie ma problemu. No i tutaj rynna zakończona, przestawimy się tam, ale to już zrobimy sobie jutro. Zostanie nam ta strona, tamta zewnętrzna i jedna strona tego daszku tam. Myślę, że jutro spokojnie powinniśmy to ogarnąć z tą blacharką i z tymi tematami na gotowo. No i będzie już temat zamknięty, jeżeli chodzi o te sprawy blacharskie tutaj. No i będziemy mogli już układać dachówkę. Jeszcze okno płaciowe będę chciał wam pokazać, jak my to robimy. Tutaj będzie okazja, myślę, tu jest jedno okno, tu jest jedno podwójne, więc myślę, że na tym tutaj będziemy musieli się skupić, na tym oknie, bo dochodzą jeszcze nam te ławy kominiarskie, które trzeba będzie rozmieścić, no ale nie chcemy wejść w okno, więc trzeba będzie klepnąć okno, a potem się zająć tymi ławami kominierskimi. Z tamtej strony Sebastian zakończył kosz docinać i jedzie tylko z dachówką teraz, czyli od dołu już układa do góry połać. No i tyle. Także ja sobie tutaj zjadę z wróblówką z tamtej strony w tą, żeby tam sobie zostawić kawałek, rusztowanie zostanie, to potem sobie dojadę. No i tyle, moi drodzy. Także tak to będzie wyglądać na dzisiaj. Czyli wróblówkę przykręcę i też kończymy. Także z wami też się żegnam. Miejcie się. Do następnego.